Minecraft, ale do gry zostały dodane różne klęski żywiołowe. Wow! Takie jak huragany, tsunami, erupcja wulkanu lub zatkany kibel. Moim Iszaka zadaniem jest budowanie specjalnego domku, który przetrwa te wszystkie anomalie pogodowe. Ale oczywiście mamy ograniczoną ilość bloków. Za mną znajduje się mój domek. Jeżeli chcielibyście, aby on przetrwał klęskę żywiołową, zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki, chyba pomyliliście przyciski. Pamiętajcie, żeby wbić na Pixie Shop poprzez kozackie koszulki. Siemano, Szakuniu! Siema, witam, panie Rybko! Co ty takie ładne, opalone? Jakieś chyba z wakacji wrócił. Star, dobrze trafiłeś, a byłem w marchewkowym świecie! Moi drodzy, czas na poziom pierwszy, który nazywa się tsunami. O, stary. Nie, ja nie umiem pływać, stary. Musimy zbudować domek z marchewek i 32 karmazynowych desek. To będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Słuchaj, przyjacielu, nie możemy za mocno wychodzić w prawo ani w lewo, tylko budujemy swoją kwaterę właśnie w tym obszarze, nie? Tak nie koło siebie. Nie ma problemu, ja buduję marcheweczkę, tak? Dobra. Czas, start! Marcheweczkę? Tak. Ile mamy, dwie minuty? Marchewka jest najsilniejszą rzeczą, jaka istnieje na świecie, także okay. Wiesz, co chodzi. Ja bym zrobił tak, zrobiłbym tak. Takie schodki bym wybudował do góry, bo tsunami jest wysokie. I fajnie by było, gdyby na przykład te tsunami pode mną pojechało. O tak. Chciałbyś, nie przesadzaj. Tylko nie mam pojęcia, jak duże jest te tsunami i mi się wydaje, że deski są tak wyliczone, że i tak mi zabraknie wysokości. Ale zobaczymy. Stary, ja już jestem gotów. Ja już jestem gotów, ready. Gotów już jesteś? Serio, marchewki nie są duże, nie? Spadłem. Okej, okay, jeszcze jeden blok. Pokaż co to jest. Jaka marchewkowa chata! Fajna. Ale ty się z mojej chaty śmiejesz? Stary, zobacz, jak ja mam wysokość. Ja tutaj sobie wskoczę tak bez problemu. Pyk. Oby. Oczywiście, że tak, dobra. Stary, zeskakuję na dół, wow! Bonsai! I ja rozumiem, że muszę tu za dźwignię pociągnąć, tak? I wtedy odpali się tsunami. 3, 2, 1, go! Idzie! Ludzie święci! Do góry! Do góry! Gdzie? Ale duże! Proszę, nie, przeżyj! Jest! Jestem nad tsunami! Tak nie, jest! Oszustwo, nie! Stary! Jeden bloczek! Jak żyje. Tam twoja marchewkowa chata? Żyje! Jestem w tsunami! Co jest? Patrz! Przeżyłem! Przeżyła twoja marchewkowa chata? Niesamowite! O tak, największa marchewka przeżyła, ale łapki łatwo. Łapki w górę, bo Szaku przeżył, ja też przeżyłem i stary, dosłownie jeden blok mnie dzielił od śmierci. Ale to nieźle. To szukałeś, bo się wybudowałeś ponad tsunami, a ja przetrwałem jako jedyny tsunami, stary. No, co robisz? Bo chciałem cię pchnąć, ale nie mogę. Masz szczęście, no że masz dzisiaj immunitet u mnie. Tak. Dzisiaj jest immunitet. Zostawcie łapkę w górę, a my lecimy do levelu drugiego. Poziom drugi, Farel jest bogiem! Nie. Ta widzisz? Ustawka. Nie zgadzam się, sprzeciw. O tak, to mi się podoba. Szaku, musisz zbudować dom i ochronić swoje zwierzęta. Skrzynia Boga, a w środku... Ohoho! Thunderstorm, czyli burza z pior... Oddawaj to. Nie będziesz dam ci. Bogiem. Nie będziesz marchewkowym bogiem. Stary, tu jest błąd ortograficzny, zamiast Farel powinno być Szaku. Może w następnej trzeciej rundzie tak będzie, zobaczymy. Mamy jeszcze co do tego? Tornado oraz huragan. Wiesz, co to jest huragan, stary? Nie wiem, ale to jest takie coś, co mnie zabije. No. Ulepszone tornado, co wszystko wciąga jeszcze, dodatkowo wali piorunami, sypie gradem, rzuca samochodami i krowami, które wciągło. I śniadanie jeszcze robi, tak? Smaruję kanapkę! Powiedz mi, jakie zwierzęta masz w skrzynce? Co tam masz? Mam 3 kury, 16 bloków cegły, 10 płotków, 16 szkła i 8 bruku. Stary, no. To jest... Ja domku nie zbuduję z tego przecież. No dawaj, jestem ciekawy, czy będzie dużo piorunów, czy będzie dużo grzmotów. O kurczę, dobra, co Szaku wymyśli? Sprawdźmy. Damy radę, na spokojnie, cegiełką sobie obudujmy, żeby kurki były bezpieczne. A. Hop. Czy to będzie, Szaku, taka piwnica kurczakowa? Nie, siema, to kuraki! Będzie. Jak tam? Bezpiecznie się czujecie? Ostatni raz je widzisz, to jest stary bunkier, pyk. Kurzy bunkier! Ej, no i co? Mi już brakuje materiałów! No dobra, no i pod co ty się teraz schowasz, powiedz mi? Oszczędnie to zróbmy, pyk. Co on wymyśli? Naprawdę bardzo mało mu zostało materiałów. No już mi się kończą, stary. Nie wiem, czy na dach starczy. No okay. Stary, niepoważny jesteś? Dobra, robimy teraz tak. Tak. A i myślisz, że cię przez to okienko nie wywieje, tak? Jakie okienko, stary? Tu już są kraty. Tak to wygląda. Dobra, wymyślił to mądrze. To jest mój koniec. Koniec? To jest koniec! Dobrze, to możesz zadecydować, co chcesz, abym pierwsza odpalił. Tornado, huragan czy burzę? Huragan.
mówisz masz. Nie, nie tu w środku, ale ty jesteś taka menda. Tak! No i co? No jesteś i co? W środku oka cyklonu. Zobacz jak to wygląda, kozacko. Stary, jestem z koło brzegu, jestem przyzwyczajony do takiej pogody, to jest nic. Ile? To 10 w skali Beauforta! To jest codzienność u mnie, także stary, weź się to mogę zdmuchnąć. Faktycznie nic ci to nie zrobiło. Co chcesz dalej? O! Wygrałem, nic, punkt dla mnie, zwycięstwo. Jeszcze masz burzę do wyboru i tornado, co chcesz kolejne? Burzę też bardzo dobrze znam. No to lecimy z tą burzą! Wow. Oj! Dostał od razu piorunem! Ale kurki żyją! Dobra, zobaczymy czy kurki przeżyją żyją. To. Żyją. Okej, drugi piorun, uważaj Szakubo! Ostrowali! Żyją? Nie! Co ty budujesz? Wywiewa cię, byku! Nara, rzek. Nie no, stary, ale kurkom nic się nie stanie, ja wiem co budowałem. Myślisz? Stary, nieraz tak babci słoiki uchroniłem przed tornadem. Bum! Nie ma kurek. No. Pieczone łódka zostały. Przesadziłem, ale szczerze? Ale uważam, że pierwszą katastrofę meteorologiczną zaliczyłeś, więc uznaję ci, że twój domek spisał się na medal. Dwa punkty są dla mnie. Tak. Ucieknij jeszcze przed piorunem tym, patrz. Tylko uciekaj. Pod wodę, pod wodą podość nie razi. A zobaczymy, poczekaj. Mito balony. A jednak. Poziom trzeci. Szaku jest bogiem. Co? Gdzie ty jesteś? Aha. Niespodzianka! Na niebie! Okej, co ja mam tutaj do zrobienia? Ocal rybki przed deszczem meteorytów! Oj, stary, masz przerąbane, ale teraz się tak zemszczę. Co ty tam masz w ręce? Pokaż. Weź tu zejść niżej, do normalnych tam, ludzi. Jakiś księżyc, patrz. O kurczę, to meteoryt. Ja dziękuję. W pigułce. Okej, sprawdźmy, co my tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rybek. A gdzie są surowce? Mam tylko łopatę i kilof. I rozumiem, że nie mogę wyjść za czerwoną linię. Ja możesz dziękuję. Sobie, stary, wykopać ten piasek, jak chcesz tak bardzo. Dobra. Ale stary, jak ja mam ocalić rybki piaskiem, jak piasek pójdzie na dno, jak zrzucę? Gdzie ty jesteś? No, żeby tam? Woda się nie wylała, nie? Musisz o to zadbać. Ja dziękuję. Dobra. Opla. Dobra. A i masz minutę na to jakby co? Tak, minutę, nie ma napisane ile czasu. Ale ja jestem bogiem i ja decyduję jaki masz czas. Stary, ale co ty robisz? Wow. Ale trafiłem. Dobra, zostało 30 sekund. Nie, Szaku, nie gadaj głupot. Mam kilka surowców, daj spokój. No dobra. Czy mi starczy to na daszek? Nie, to ja może bym zrobił tak. Piaskiem tu obsypał na pewno rogi naszego akwarium, chciałem powiedzieć terrarium. Ale ci to dobrze idzie, stary, no. Niezniszczalne akwarium, ja już to widzę. Jestem ciekaw, ile statystycznie akwariów przeżyło deszcz meteorytów. Statystycznie zero, pewnie, bo żadne nie miał możliwości takiej. Też mi się tak wydaje. Moi kochani, jeżeli też tak uważacie, zostawcie łapeczkę w górę. Ja bym polecał sufit jakiś zrobić, nie? Bo to będzie najważniejsze raczej. Przyjacielu, wiem, ale wiesz, że ja nie mam z czego sufitu zbytnio budować, nie? No, ja coś ci mogę dać, no. Jakąś tarczę mi może dasz? Przed tym meteorytem, żebym mógł przyjąć na łeb. Pomyślimy o tym. Jakiś meteorit shield. Nie ma takich rzeczy, nie wymyślaj. A może masz? Jesteś bogiem w końcu. Dobra, to dam ci najlepszego shielda jaki istnieje, proszę bardzo. No. Drzwiczki. Klasa, super. Ewentualnie ja na nich co najwyżej mogę popływać. Jak tak. W Titaniku. No ładnie żeś to budował, nie ma co gadać. Szkoda, że to zaraz niszczę, ale trudno. No szkoda, chłopie. Zróbmy tak, cyk. Wiem, czekaj. A rybek nie wpuszczasz? Właśnie. Jeszcze rybki, nie? Okay. No, przydałoby się gdzieś dobra. Tam rzucić. Czekaj, babka tu. Mama. Oła! Tata! Stary, wujek! Się mnie topisz! Wujek! Oła! Zatruła mnie babka! Ale czy babka tak za fraki wzięła? Tak. Nieźle. Dobra, panie, zostało mi pół HP. Babka będzie mnie denerwować, to teraz ją zakopiemy trochę piachem. Cyk. Stary, ja się przypomnę, że te rybki mają przeżyć, nie? Tak, może rybka wypad robić? Okej. Zmniejszę troszeczkę im akwarium jeszcze. Wypad, posuń się, dobra, hop. I co teraz? Ja bym potrzebował jeszcze jakiś, może wiem, stąd wodę wypompuję, damy radę. Ja chcę przypomnieć, że czas tyka, nie? To nie masz tak samo, że cały czas tutaj... Już kończę! Tu mamy zasypane. Tu jeszcze damy na to szkło z góry. Tu zbudujmy teraz taki komin, w którym ja będę stał. Okay. Serio, ty tak będziesz luzem sobie stał? Jesteś niepoważny. Ła, znowu mnie zatruła! Zginę? Nie, zginę nawet! Zginę! Babka ma parę w łapie. Ma. Nie lubi wnuczka, widzę.
A nam się wydaje, że pierwszy meteoryt musi już polecieć. Już, panie, poczekaj pan. Już, panie, no, budujemy. Dawaj. Piaseczek i cegiełka. Lecisz! Dobra, gotów? Nie. No to masz pecha, bo zaczynamy. Cyk. O kurcze. Meteor shower, co jest? Co jest? Ale szybko. Lecą. Woda. Dobra. Ugasiłem, ale... się, zabieram. A, woda. No ale co jest? Dobrze, ja dostaję cały czas na łeb. Ale ci się niszczy, dlaczego tak? Dobra, dostawiam jeszcze dwa. Cyk, nie, bo zginę! Tu drugi, trudno, nie obchodzi mnie to. No dawać! Ja nie przeżyłem, nie wiem co z moimi rybkami. Ale stary, to jest bez sensu, u mnie wszystko było zniszczone, a tu nic, to nawet piasku nie niszczy. A! No dostałem hita, stary, i padam! A! Stary, nic ci akwarium nie rozwaliłem, nic, zero. Słuchaj, mnie zabiło, więc prawdopodobnie rybki też, sprawdźmy. I co? Nie, ja już widzę. A nie, czekaj. Co, tak, są ryby, czy nie ma? Nie! Nie ma! Babcia! Nie, dobrze! Ale lipa. Niestety nie udało mi się przeżyć tego kataklizmu. Szaku, czas na poziom czwarty. Ostatni. Nie jestem. Uwaga! Gotów. Poziom czwarty. Przetrwaj erupcję wulkanu. O kurde, jaki wulkan wielki! Wow. Stary, skąd się tu wzięło? Niesamowity, dobra. Mamy tutaj, widzę jakieś urządzenie, czytajmy dalej. Wybierz kolor i stań na nim. Pociągnij ci za dźwignię. Wygrany zostaje bogiem! Haha! To dobra, ja, dobra. Stary, kolor pomarańczowy jest mój. Kolor pomarańczowy jest twój, dlaczego? A może ja bym chciał być pomarańczowy? Też jestem trochę pomarańczowy. No dobra, to sobie wybierz pomarańczowy, ja mogę niebieski, twój zająć. Coś mi tu śmierdzisz, daj się pomachać. No, co czujesz? Czuję podstęp marchwi. Chyba smród marchwi, dobra. Chyba smród marchwi, dobra. Wy, moi kochani, też napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądaliście film do tego momentu, który kolor wybieracie. Napiszcie w komentarzu, wybieram niebieski albo wybieram pomarańczowy. Ja wybrałem pomarańczowy, no to lecimy. 3, 2, 1, go! Go! A! Nie, ja do lewy wpadłem! Ja wodę mam! Ale bombik! Głupia lawa! Dobra, czyli ty jesteś bogiem? Tak, ja wygrałem. Najgorzej. Z czego będę budował ten dom? Co? Tylko z obsydianu? Stary, obsydian jest najsilniejszy. Najsilniejszym surowcem, który istnieje. Co z tego? Jeżeli ja popełnię chociaż jeden błąd, to i tak go nie zniszczę. A nie, mam 64 bloki tylko. To se zbuduj portal do piekła i se tam ucieknij. nie mam czym, niestety. Dobra. Stary, patrz co ja mam. Poka. Spawn wulkano. Co? Wulkan w rączce! Ja dziękuję, dobra. 64 bloki, szybka matematyka. Ale co ty chcesz liczyć? Ty masz budować! Wiem, ale chociaż jedną kratkę w ziemię zbuduję. No tak, lepiej sobie tak zbuduj, bo ja stary z każdej strony ci to postawię, z każdej! Ja bym to zrobił tak. Pyk. Pyk. Dobrze! Pyk! Bardzo dobrze ci to idzie, stary, no ja tu czuję. Chłopie, ty nawet nie wiesz, jaką mam presję na sobie, że to dobrze zbudować, że tego nie zepsuć! Ty budujesz portal w poziomie, już to widzę. Jest szansa, jest szansa. Jest. No, pyk. ładnie. Pyk. Jest dobrze. Pamiętaj, żeby jeden sobie obsydian zostawić, nie? Na dach. Jeden? Minimum znaczy, cztery. No cztery, ale jeden przed skoczeniem, o to mi chodziło. Tak możemy jeszcze zaszaleć. Ile tego masz? 64, tak możemy jeszcze zaszaleć. I wiecie co? Ja tu się zamykam, szczelnie. I to nie na jedną warstwę. Aha, w ten sposób. Jeszcze ale się podkopię. Ile mogę się podkopać? Z dwie kratki. Ale ty nie masz podłogi, pamiętaj, z obsydianu. A to pewnie się dostanie lawa pod podłogę. Już mam. Ostatni! Nie wiem, gdzie go postawić. Dobra! Gotowy! Gotowy! Widzowie, łapka w górę, subiek na kanale, a ja to odpalam. Trzy, lecimy. Dwa, jeden! Poszło! O nie! Poszło, co jest? Palę się! Palę się! Stare meteoryty lecą! Wiem, no nie, no głupi ogień! Wszędzie jest czerwono, nie wiem co się dzieje. Niebo jest całe czerwone. Ja tego nie przeżyję. Ale jest szansa, że przeżyjesz, uwaga. No i dobra, jednak nie. Jednak słaby ten twój domek. Co, bo nie jest meteoryto, spadłem do lawy. Nie, no do lawy jeszcze. No bo mnie zrzuciło znowu, dostałem meteorytem. No halo, halo, woda. Co, lepiej ci w wodzie, lepiej ci? A, patrz co leci z nieba. No stary, jest dużo meteorytów. Stary! O, koniec. Wyobrażasz sobie, że lepiej było siedzieć w tej wodzie? No, ale kto ci zabronił wylania sobie wody tam w środku? Mogę właśnie sobie wodę pokierować. Najgorzej! Obejrzałeś film do końca? Napisz w komentarzu. Armageddon wbijajcie na pixyshop.pl. Poprze kozackie koszulki. Link macie w opisie.